Bliżej prawdy. Kosmos, świadomość, Bóg. Całe życie rozmyślałem nad naturą istnienia. Czym ono właściwie jest? Dziś, po wielu latach nauki, nie czuję się mądrzejszy. Zaczynam więc od nowa. Czego mogę być pewien? Bezmiaru kosmosu. Jego ogrom zapiera mi dech. Wiedzieliśmy, że jest olbrzymi, ale rzeczywisty rozmiar wszechświata lub wszechświatów zdumiewa. Jak wielki jest kosmos? Nazywam się Robert Lawrence Kuhn i ruszam w podróż, by się tego dowiedzieć. Jak rozległy jest kosmos? Zacznę od Anglii i wizyty u królewskiego astronoma Martina Reesa. Martin ma tytuł lordowski i jest rektorem Trinity College w Cambridge. Zaprosił mnie do swojego eleganckiego domu położonego na terenie kampusu. Od dziecka moją wyobraźnię rozpala zwłaszcza jedno ekscytujące pytanie. Jak wielki jest wszechświat? Zadziwienie nie znika nawet po ćwierćwieczu rozmyślań, tak jak w moim przypadku. Od czego zacząć definiowanie pojęcia wszechświat? Jak się do tego zabrać? Odłóżmy na bok kwestie semantyczne i przyjmijmy, że większość z nas przez wszechświat rozumie największy z dostępnych astronomowi obszar badań. Rozszerza się on wraz ze wzrostem naszej wiedzy i rozwojem technologicznym. Człowiek żyjący w XVII wieku, na przykład Newton, powiedziałby, że wszechświat to planety krążące wokół Słońca oraz widniejące na firmamencie gwiazdy, których odległość od Ziemi była nieznana. Einstein, zapytany o to samo w 1905 roku, wskazałby na naszą galaktykę, której przebycie zajęłoby 30 tysięcy lat świetlnych. Dziś, dzięki odkryciom Hubble'a i innych uczonych w drugiej dekadzie XX wieku, wiemy, że Droga Mleczna jest jedną z trylionów galaktyk obserwowanych przez teleskopy. Uważa się, że kosmos, który widzimy, w rzeczywistości jest tysiące razy rozleglejszy. Być może nawet ciągnie się w nieskończoność. Niewykluczone zatem, że gdzieś istnieje galaktyka identyczna z naszą. Znana nam czasoprzestrzeń powstała w wyniku Wielkiego Wybuchu, powinna więc obejmować wszystkie światy. Ale możliwe, że i na tym nie koniec. Zdaniem niektórych uczonych było znacznie więcej wielkich wybuchów. Nastąpiły w innej niż nasza czasoprzestrzeni, a może nawet w wyższych wymiarach, tworząc nowe wszechświaty.
Wyobraźmy sobie, że po każdej stronie dwuwymiarowej powierzchni chodzą mrówki nieświadome swojej obecności. Inny wszechświat może znajdować się o milimetr od naszego, ale nie wiemy o tym, gdyż odległość tę mierzy się w czwartym, nieznanym nam wymiarze przestrzeni. Dwie kwestie kosmologiczne należą do największych wyzwań nauki XXI wieku. Pierwsza, czy zdarzył się tylko jeden wielki wybuch? A jeśli nie, czy eksplozje były identyczne, czy też rządziły się odmiennymi prawami? Nasz wszechświat ciągnie się w nieskończoność? Istnieje wiele wszechświatów, praw fizyki i wymiarów? Ludzka wyobraźnia dokonała błyskawicznego skoku, a ja zapragnąłem odrobiny dystansu. Podobno Max Tegmark, młody szwedzki kosmolog, potrafi ująć tę kwestię całościowo. Lubi przesuwać granice nauki. Spotykamy się na mojej dawnej uczelni MIT. Kiedy próbuję zrozumieć rzeczywistość, pierwsze pytanie brzmi, jak daleko sięga? Fascynująca sprawa. Dla Indian zamieszkujących te ziemie przez tysiąclecia, wszechświat oznaczał z pewnością obszar, który mogli przejść za życia. Gdy ludzie zaczęli przeprawiać się przez morza, odkryli, że świat jest znacznie większy. Potem sprytni Grecy wyliczyli rozmiary piłki, na której mieszkamy. Miano wszechświata zyskał Układ Słoneczny. Wszystkich zdziwił fakt, że Saturn znajduje się tak daleko od Ziemi. Ale świecące punkciki na niebie, gwiazdy, były jeszcze dalej. Gdy pojęliśmy, ile lat świetlnych zajęłoby dotarcie do nich, znów przeżyliśmy szok. Mimo to nadal nie ruszyliśmy się ze swojego podwórka. Dopiero w 1925 roku Edwin Hubble zrozumiał, że spiralna mgławica Andromedy jest wyspowym wszechświatem, czy też, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, inną galaktyką. Dzielą nas od niej setki miliardów gwiazd. Teraz znów przesunęliśmy granice. Wszechświat to wnętrze kuli, wycinek przestrzeni, z której zdążyło do nas dotrzeć światło. Co to takiego? Obszar, z którego w ciągu 14 miliardów lat od wielkiego wybuchu zdołało do nas przywędrować światło. Podróżuje ono ze skończoną prędkością, więc nie widzimy nic więcej. Ale czy wszechświat ciągnie się jeszcze dalej? Zabawne, że poruszasz tę kwestię, bo ostatnio opowiadałem o kosmosie w przedszkolu swojego syna. Jeden z kumpli Aleksandra podniósł rączkę i spytał, czy wszechświat jest nieskończony? Niesamowite, pomyślałem. Czterolatek zadał pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Jak duży może być wszechświat? Na pewno większy niż objętość wspomnianej kuli. Zajmują mnie nie tyle pytania o to, czy kosmos sięga dalej i czy istnieją wszechświaty równoległe, ile raczej jakie są jego rozmiary, ile mamy wymiarów oraz jaka jest ich natura. Pytanie czterolatka było bardziej fundamentalne niż moje. Czy to nie powinno mi dać do myślenia? W MIT spotkam się z Alanem Guthem, którego hipoteza kosmicznej inflacji zrewolucjonizowała kosmologię. Przejęty idę na spotkanie. Sformułowana przez Alana zapierająca dech w piersiach wizja początku wszechświata kontrastuje z jego spokojnym usposobieniem. Zapisałeś liczbę, która wstrząsnęła mną jak żadna inna. Twoim zdaniem wszechświat jest 10 do potęgi 23 razy większy od obserwowanego kosmosu.
czyli 100 miliardów bilionów razy większy niż ten, który widzimy obecnie. Pierwsze, co uderza adepta kosmologii, to ogrom wszechświata. Nawet tego obserwowanego, który uznałeś za zwyczajny. Jeśli moja hipoteza inflacji jest zgodna z prawdą, nasz kosmos stanowi tylko cząstkę znacznie większej całości. Pomysł ten to modyfikacja teorii Wielkiego Wybuchu. Zakładam, że w początkach istnienia wszechświat rozszerzał się w tempie wykładniczym. Znaczy to, że w określonym czasie jego obszar się podwajał, po czym w równych odstępach czasu proces ten się powtarzał. Rezultatem była niezwykle szybka ekspansja. Twierdzisz, że wszechświat rozszerzył się 100 razy już w pierwszej mikrosekundzie istnienia. Teoria ma sens tylko przy założeniu, że początkowo powiększył się stukrotnie. Mówiąc o rzędzie wielkości 10 do 23 potęgi, twierdzimy, że wszechświat podwoił się przynajmniej tyle razy. Co rozumiesz przez termin kieszonkowy wszechświat? Kieszeń to fragment przestrzeni kosmicznej, która się rozszerzała. Powstanie naszego kieszonkowego wszechświata implikuje istnienie kolejnych. Możliwe, że jest ich nieskończenie wiele. To prawda. We wszystkich modelach teoretycznych inflacji kosmicznej ekspansja nigdy się nie kończy. W niektórych miejscach proces zatrzymuje się i tworzy kieszonkowy wszechświat, ale w innych trwa nadal. Być może takie światy ciągną się w nieskończoność. Kręci mi się w głowie. Nasz obserwowany wszechświat to drobinka w rozszerzającym się kosmosie Alana. Ten zaś jest tylko jednym z niezliczonych kieszonkowych wszechświatów. Jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, niewyobrażalnie wielki wszechświat pomoże nam zobaczyć Andrzej Linde, rosyjski uczony z Uniwersytetu Stanforda. Dowiedziałem się, że jego kosmos rozszerza się wiecznie i chaotycznie. Spotykamy się w SLAC, Centrum Liniowego Akceleratora Stanforda. Jak zabrać się do teorii na temat niesamowitej wielkości kosmosu stworzonej przez Ciebie i Twoich kolegów? Nasz wszechświat ma około 14 miliardów lat. Jeśli pomnożymy ten czas przez prędkość światła, otrzymamy obszar, który widzimy przez teleskopy. Sięgają one tak daleko, jak to w tej chwili możliwe. Staraliśmy się zrozumieć, dlaczego większa część widzialnego kosmosu jest jednorodna. W rezultacie sformułowaliśmy hipotezę kosmicznej inflacji. Można ją streścić słowami: niczego jeszcze nie widzieliście. Na początku rozważaliśmy wielkości rzędu 10 cm do potęgi tysięcznej. Jedynka i tysiąc zer. Po kolejnych obliczeniach otrzymaliśmy inny wynik. 10 i 1000 miliardów zer.
Musieliśmy jakoś pogodzić się z tą wielkością, co było dość bolesne. Z czasem pojęliśmy, że, jak na ironię, te gigantyczne liczby opisują tylko skrawek rzeczywistego wszechświata. Składa się on z olbrzymich bombli. Każdy z nich opisuje się liczbą 10 do potęgi milionowej. Jeśli zapytasz, ile takich tworów istnieje, odpowiem, nieskończenie wiele. Tego się nie spodziewaliśmy. Niezwykle trudno to sobie wyobrazić. Oto one. W każdej z takich baniek mieści się wszechświat odpowiadający wielkością naszemu. Gdzie jesteśmy? Być może żyjemy na powierzchni tego czerwonego bombla, liczącego 10 centymetrów do potęgi milionowej. Przez najpotężniejszy obecnie teleskop widzimy tylko jego skrawek. Obszar o promieniu 10 do potęgi 28. To olbrzymi dystans. Ale w porównaniu z całym bomblem, śmiesznie mały. A właściwy wszechświat składa się z mnóstwa bombli i jest nieskończenie wielki. Niepojęty ogrom. Nie mogę nic dodać. To mnie przytłacza. Dowiaduję się o konferencji kosmologicznej na Islandii, organizowanej przez FQX, nowy instytut poświęcony kwestiom fundamentalnym. Zaprasza mnie jego szef, a mój nowy znajomy Max Tegmark. Max prowadzi konferencję. Spotkałem go w słynnych, gorących źródłach Niebieskiej Laguny. Czy jestem gotowy na nowe wszechświaty? Stoisz w kąpielówkach w wodzie ogrzewanej ciepłem z wnętrza Ziemi i powiedz szczerze, wierzysz w równoległe wszechświaty? Tak. Niełatwo trwać w tej wierze, bo jest bardzo nieintuicyjna. Czasem nawet nie zgadzają się z nią moje emocje. Pamiętam na przykład, że miałem nadzieję na dożywotnią posadę na uczelni. Zorientowałem się jednak, że to uczucie kłóci się z moimi poglądami. Przecież w jednym wszechświecie dostanę etat, a w innym nie. Może chciałem znajdować się akurat w tym wszechświecie, w którym otrzymam tę posadę. Ale to bez sensu. Przecież zawsze przebywałbym w obu naraz. Później pomyślałem, mam nadzieję, że dostanę etat w większości wszechświatów, ale to też bez sensu. Bo ich jest nieskończenie wiele. Potrafiłbym nawet obliczyć, w jakim ułamku światów by mi się udało. Na szczęście dostałem posadę w naszym wszechświecie i przestałem o tym myśleć. Trudno jednak zgrać uczucia ze stanowiskiem naukowym. Wynika to z faktu, że w toku ewolucji odziedziczyliśmy intuicję po przodkach. Musiała być użyteczna, bo gdyby któryś z moich antenatów za długo rozmyślał o fizyce kwantowej, zjadłby go lew. Przodek nie zauważyłby go i dał się na zawsze wymazać z puli genowej. Wszechświaty są różne, wielokrotne, równoległe. Mogą doprowadzić do szaleństwa. Nasi kosmologowie powinni zrobić sobie przerwę. Jak się odprężyć na Islandii? Pojechać na lodowiec. Na skuterze śnieżnym. W co ja się wpakowałem? Ukrywając przerażenie, ruszam w drogę zalanym butem. Dla nas, miastowych, to absolutny debiut. On prowadzi, a ja się kurczowo trzymam.
Ufam bardziej jego równaniom niż umiejętnościom za kierownicą. Nieważne, że zdaniem Alana wszechświat powstał w jednej bilionowo-bilionowo-bilionowej sekundy. W końcu każda sekunda przejażdżki zdaje się wiecznością. Dwa dni później znów spotykam go w gorących źródłach. Co kosmologia daje ludzkości? Dzięki niej dowiadujemy się, jak mała jest nasza cywilizacja. Zamieszkujemy planetę znajdującą się w galaktyce, która zawiera około 100 miliardów gwiazd. Jest ona jedną ze 100 miliardów galaktyk w obserwowanym kosmosie. Nie znaczy to, że się nie liczymy. Wręcz przeciwnie, musimy sami nadawać sens swojemu życiu, a także sobie nawzajem. Częścią tego procesu jest uparte zdobywanie wiedzy o wszechświecie. Niesamowite, jak głęboko zrozumieliśmy otaczającą nas rzeczywistość. To bardzo ważne słowa. Z jednej strony jesteśmy drobinką w porównaniu z ogromem wszechświata i jego kieszonkowych, być może niezliczonych wersji. Z drugiej potrafimy go pojąć. Niezwykłe. Zgadzam się. Bądźmy jednak szczerzy, niektóre sprawy rozumiemy zaskakująco dobrze, ale w innych aspektach nasz model wszechświata jest bardziej pogmatwany niż kiedykolwiek przedtem. 70% jego obszaru stanowi tak zwana czarna energia, której nie umiemy zdefiniować. Pozostałe 25% to czarna materia. O niej też nie potrafimy niczego powiedzieć. Wiemy jednak, że istnieją i możemy je kiedyś opisać, mimo że kłócą się z naszą intuicją. Już samo to jest niezwykłe. Niesamowite, ile już rozumiemy, ale także ile nadal się nam wymyka. Im więcej dowiadujemy się o kosmosie, tym bardziej w stosunku do niego malejemy. Mam tak wiele pytań, ale wciąż wracam do bezkresu przestrzeni kosmicznej. Muszę spotkać się z Paulem Davisem. Tego śmiałego kosmologa nie ogranicza żadna tradycja. Jak rozumie hipotezę wielu wszechświatów? Niech żyje teoria multiversum. Fizyka i kosmologia pozwalają bowiem przypuszczać, że poza widzialną rzeczywistością istnieją inne obszary przestrzeni i czasu. To wcale nie jest czysta spekulacja. Ani też, z drugiej strony, kompletna teoria egzystencji. Często mówi się, że skoro istnieje multiversum, to wszystkie zagadki wszechświata są wyjaśnione, gdyż ich rozwiązania można po prostu odnaleźć. To nieprawda, bo skoro wieloświat powstał, musiał istnieć odpowiedzialny za to mechanizm. Wielkie wybuchy rządziły się prawami fizyki. A skąd wzięły się te prawa? Przesuwamy kwestię istnienia na poziom multiversum, ale jej nie rozwiązujemy. Podstawowy problem wynika stąd, że próbujemy wytłumaczyć naturę kosmosu za pomocą nieskończenie wielu zewnętrznych wszechświatów. Takie próby nie różnią się od dogmatów tradycyjnych religii odwołujących się do niewidzialnego i niepojętego Boga, który także przebywa na zewnątrz naszego świata. Chętnie zgodzę się, że nie widzimy wszystkiego i że istnieją czasoprzestrzenie, odrębne wszechświaty, które mogą przyjmować inną formę niż nasz. Nie wierzę jednak, że wszystko, co da się pomyśleć, istnieje oraz że nasz świat wygląda tak, a nie inaczej i że widzimy go, bo akurat w nim zamieszkaliśmy. Takie wyjaśnienie wydaje mi się niewystarczające, a nawet wewnętrznie sprzeczne i absurdalne. Indeed, I think it's contradictory and absurd.
Jak rozległy jest kosmos? Ilekroć wytyczaliśmy jego granice, okazywał się większy. To nie wszechświat się zmieniał, tylko nasze niedoskonałe wyobrażenie o nim. Każdy, kto zastanawia się nad zagadką istnienia, musi zmierzyć się z ogromem kosmosu i z hipotezą, że podobnych światów może być nieskończenie wiele. To nie science fiction, ale nasz kosmiczny dom. Samo podziwianie niewysłowionego bezmiaru kosmosu zbliża nas do prawdy. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet, studio Armfilm. Tekst Krzysztof Heimer. Czytał Maciek Szklasz.